Cześć wszystkim, witam was ponownie na naszym kanale. Ja jestem Zuzia, a Wiktoria usuwa filmy na drugiej karcie, ponieważ brakuje nam miejsca. I dzisiaj jest nasz drugi dzień w Wrocławiu, a właściwie pierwszy pełny dzień we Wrocławiu. Wczoraj przyjechałyśmy i dzisiaj zamierzamy na tym vlogu, bo właściwie dzisiaj nagrywam aż 3 vlogi dla was. Stwierdziłyśmy, że nie ma sensu robić takiego, wiecie, Wrocław dzień pierwszy, Wrocław dzień drugi, Wrocław dzień trzeci, tylko po prostu tam, gdzie pójdziemy, tam nagramy dla was vloga. I w pierwszym miejscu, do którego dzisiaj idziemy, jest godzina 12 i idziemy spróbować koreańskie hot dogi we Wrocławiu. Jak wiecie, to był vlogmas albo zwykły vlog? Nie, to był zwykły vlog w styczniu. Jadłyśmy hot dogi na Hongdae i takie podobno też są we Wrocławiu, także sprawdźmy, czy one również będą tak samo dobre jak te w Seulu. Jeżeli chodzi o dzisiaj, co jeszcze będziemy robić, to będzie jeszcze ogród japoński i papugarnia, w sensie papugarnia, kawiarnia z papugami. Jak wiecie, jest w jednym z vlogmasów byłyśmy w kawiarni z psami, a we Wrocławiu jest kawiarnia z papugami, także pójdziemy do niej. Tylko że to już nie będzie w dzisiejszym vlogu, tylko w dwóch kolejnych, ale mam nadzieję, że tak również będzie dla was w porządku. No to co, my tylko usuniemy filmy na tamtej karcie i będziemy zmykać na rynek. Co tam? Co tam? Idziemy na hot dogi. Idziemy na hot dogi? No. Cieplutko jest, gorąco. Ciepło, no. Ale tam gorąco. Przy bardzo Wrocław centrum. A my nie jesteśmy studentami, ani nie mamy legitymacji żadnej, więc musimy kupować normalny bilet. No niestety takie życie jest, no już jesteśmy dorosłe. Jesteśmy biletem normalnym już. Musiałyśmy się zarejestrować jako bezrobotne. Niestety takie życie. No. I trudno. Mam tutaj nawigację, zaraz wam pokażę. Jesteśmy tu, musimy iść tam. 6 minut. 6 minut. Także szybciutko. To jest na rynku. No, a jechałeś w tramwaju. Jeden przystanek. Przez Odrę, która jest tam. Moi drodzy, dotarłyśmy po 5 minutach drogi z buta. No, bo jest 59. Tak? No. Jesteśmy tutaj. No i będziemy wybierać tego... Zwykłego, tam z parówką. No, tego próbowałyśmy na Hongdae. Tak. Ciekawe, czy też jest obtoczony cukrem i ketchup dają. Zaraz zobaczymy. Dobra, to idziemy. To jest nasz paragon, 18 zł. Za 2 hot dogi z paróweczką tylko. Tak. I czekamy. Mamy czekać 10 minut. I zaraz wam pokażemy, jak wyglądają te hot dogi. I się możesz pokazać, że leci Blackpink. Dziwnie się czuję, ponieważ przyszli Koreańczycy, znaczy Koreanki, a my nie wiemy, tylko 13 dni. Ja widziałam wczoraj. Kiedy? No na tej rozmowie. Ja nie od 13 dni, czuję się bardzo fajnie. Moi drodzy, tu są takie karteczki. I my z Zuzią mamy zamiar się podpisać tutaj siostry co w Korei, piszemy, prawda? W Korei tylko? Tak. I napisz jeszcze datę. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Który jest dzisiaj? Dzisiaj? Nie no. Wiem. 13 który? 13 kwietnia. A jak zrobić to taki ten YouTube'a, ten taki ten, jak to się rysuje? Nie wiem, co ci chodzi. No ten przycisk. Ja patrzyła, jak się rysuje znaczek YouTube'a. Tak może być? Tylko pokoloruj go chyba w środku. Tak? No właśnie ten żółty, biały znaczek pokoloruj. O. No nie wygląda jak to. Nie wygląda. Dobra, ty. Napiszę tu ty. Zasłoniłaś wszystko swoimi myślami. Aha, dobra, sorry. I... Tak to wygląda. Jeszcze napiszę. Annyeong. Jeszcze koreańskie. Cześć. Dobra. Tylko możesz teraz przypiąć gdzieś. Gdzie przypinamy? Tutaj może, bo nie dobra. Widać, żeby nikogo nie zasłonić. Proszę bardzo, tu jest siostry w Korei, Annyeong, data. Dlatego, moi drodzy, jeżeli będziecie tutaj właśnie w Money to Go we Wrocławiu, możecie robić zdjęcie naszej karteczki, oznaczać nas na Instagramie. Nasze hot dogi przyszły. Dziękuję. Wow, wygląda jak w Korei.
Jest, jak widzicie, obtoczony cukrem z keczupem, tak jak w Korei. Bardzo dobry. Jak porównywalnie? Ciasto jest trochę inne. Inne ciasto? Inne, ale też jest bardzo dobre. Tak? Tak. Dobra. Teraz wikaję. Czas na mnie. Okej, także jeśli chodzi o moje odczucia, według mnie to smakuje tak samo jak na Hongdae. Tak jak już wspominałam, byśmy na Hongdae. I jeszcze na tym, na Demon Market. To ja tam jadłam. Tam wzięła. I według mnie to smakuje naprawdę tak samo jak tutaj. Także mi się wydaje, że trochę ciasto jest inne. A mi się wydaje, że jest takie same. Takie same? No, może ja się mylę. Dlatego ja mam naprawdę z tego sensu, polecam to miejsce. A cena jest taka sama jak w Korei? Nie, bo zapłacisz mi 9 zł, czyli 3 tysiące. A czy nie, tam był po 2 tysiące chyba. No to nie ma różnicy, nie tak ma naprawdę. Różnicy. A tutaj też widać, że są osoby, przychodzą osoby Koreańczycy, także na pewno są takie same jak w Korei, no bo przychodzą tutaj i też to jedzą. Prawda. Bo od kiedy my tu jesteśmy, to przyszli tylko Koreańczycy. No, tylko my jesteśmy Polkami tutaj. No, dlatego muszą być dobre. My z Zuzią właśnie pojadłyśmy, zjadłyśmy wszystko. I co, Zuzia? Zaraz umrę. Ale taka marzona. No ale dobre? Dobre. Tak, bo zjadłyśmy wszystko, nie to było dobre. No, Boże. A to koreański krem do rąk. Koreański krem do rąk, proszę bardzo. Sajso. Polecam. 1000 won. Skąd wiesz? Tak mi się wydaje. Wiesz, to mój chłopcik kupił na święta. No, nowa cena. Aha. No nie wiesz, że się odkleja ceny. Oprócz w ogóle corn dogu, bo to są najprostsze corn dogi, to się nie nazywa corn dog, bo koreański to się nazywa hot dog po prostu. I oprócz tego my spróbowałyśmy ze zwykłą parówką, ale można również zjeść z serem, można zjeść obtoczonego ramena, jest jakiś miks, nie wiem, to znaczy miks chyba pół na pół, parówka i ser. Ale oprócz tego jest też koreańskie picia, bo jest to różkowe picie, które jakieś piją na jej przyladzie. Takie świetnie bym powiedziała. Są jeszcze bulgogi, jest mandu, są tteokbokki, jest matcha, jest sok gruszkowy, właśnie sok winogronowy jest, czyli winogronowy to był koreański sok. Tu jeszcze kimchi. O, jest kimchi. Kurczak. Jest kurczak. Słodki barbecue, ostry. Spicy, jest też zapiekany. Także jest nie tylko corn dog, tutaj są, ale jest jeszcze dużo innych fajnych rzeczy, które można zjeść, a naprawdę jest to bardzo dobre. 9 zł, a ja zaraz kupię. Naprawdę. I oprócz tego możecie zjeść tego corn doga z cukrem, bez cukru, z keczupem, bez keczupu. I są jeszcze, jest jeszcze majonez musztardowy, czy skórkowy, nie widzę, bo że tak już ręka. Nie widzę. No, nie widzę, jestem ślepa. Także tak. Jedzonko, za tanie, pieniążki i to koreańskie we Wrocławiu. Ja najbardziej polecam koreańskie hotdogi we Wrocławiu w 100% tak samo jak na Hongdae w Seulu. Jeśli, moi drodzy, chodzi o lokalizację, gdzie to się znajduje dosłownie na rynku. Ja nie wiem. Tak to wygląda tu i to tyle w sumie. Ja nie znam Wrocławia, to jest chyba rynek. Jeździ tutaj tramwaj, może ktoś wie. Niech napisze w komentarzu adres. Właśnie zbliżamy do ogrodu. Jakiego brza? Do ogrodu. Japanese. Japońskiego, inaczej. Ale musimy iść z góry, półtora kilometra już pewnie nam zostało. Nie, kilometr się dla psa. No to już pewnie przeszłyśmy te 200 metrów. Nie, ja nie przyjdę 200 jeszcze. Nieważne. Idziemy do ogrodu japońskiego, a idziemy z buta tylko dlatego, że tramwaj postanowił zmienić trasę, dwa przystanki przed naszym, końcowym. Bo jeszcze dwa, a nie wiem, pięć. No, prawda? I musimy ciągnąć z buta dwa przystanki przed naszym docelowym przystankiem. A ten? I pokażemy wam naszą tułaczkę jeszcze w tym odcinku. Ale chcemy jeszcze iść coś napić, bo nam się chce. Chcemy iść czegoś napić. Patrz, McDonald's! Mówiłam ci, że jest na trasie McDonald's. No to sprawdźmy, czy jest lemoniada. Dobrze, sprawdzimy.
A ogród, bo botaniczny ogród japoński zobaczycie na naszym kanale we wtorek. We wtorek, ale teraz możemy wam zaspoilerować, jak bardzo się namęczyłyśmy. To. Także zapraszam was do dalszego oglądania. Wiemy, że te hot dogi były dosyć króciutkie, ale no co to jest? Zjeść hot doga i ruszyć dalej, tak? Ruszamy dalej. To pokażemy wam jeszcze, jak pijamy lemoniadę. Jak pijamy lemoniadę w McDonaldzie. Tak. A Wiktoria nie może patrzeć. Nie, możemy już iść. Jest zbyt wysoko. Czy to nie jest wysoko? Tylko ty nagrywaj, a ja się odwracam. Oddalę. Kupiłyśmy sobie z Zosią wodę. Ile? Za 3,50. Ała, boli, ale z lodówki była, więc... trudno. To bym myślał, że się będzie tak gorąco. Prawda? Z 20 stopni jest. Ponad. No. Zobaczcie. Zosia chciała wam pokazać, ile jest stopni, ale tak... No nie widać. No i dobra, 19 widać jest Wrocław. A ja czuję, jakby było 30. Prawda? Ale... chciałam wam pokazać, że to tutaj jestem przystanek, na którym miałyśmy wysiąść i będziemy teraz sobie szły tutaj w prawo. 9 minut 700 metrów. Ja włączę mapę, jak chcesz. Dobra, 9 minut 700 metrów będziemy sobie tędy szły do momentu ogrodu botanicznego. Japońskiego, przepraszam bardzo. Ale to jak wygląda ogród japoński, nie koreański, japoński tym razem. No bo nie ma. Nie ma koreańskiego. Zobaczycie na naszym kanale już we wtorek, dlatego czekajcie. Wyczekujcie. A my ten odcinek będziemy powoli kończyć. Będziemy kończyć, tak. Musimy zacząć nagrywać ogród japoński. Te odcinki będą, nie będą takie długie jak w Seulu, to prawda, no ale no tak... No, staramy się naprawdę. Staramy się nagrywać jak najwięcej dla was, ale jak wrócę do Korei, to będzie więcej tych materiałów. Dokładnie. I będą dłuższe, a te wiemy, że... To po 11 czy po 12 minut to nie jest takie fajne. To nie materiał. No ale... Ale no to coś jest zawsze, nie? Coś jest. Przynajmniej w terminie. W terminie. A nie 3 tygodnie później. No. Ważne, że w ogóle są jakieś filmiki. No tak, dokładnie. No dlatego to my w takim razie kończymy. I idziemy do ogrodu. I idziemy, dlatego oczywiście łapka w górę, komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem. I widzimy się już w... We wtorek. Tak, dlatego. A my jeszcze mamy 700 metrów i 9 minut. Zobaczymy, to... jak będzie. Tak. A i wbijajcie na nasze Instagramy. Tak, jak zwykle. Dlatego. Pa. Pa.